Dwudzieste polsko-czesko-niemieckie transgraniczne targi informacyjno-rekrutacyjne zorganizowali Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu oraz Partnerstwo Transgraniczne EURES TRIREGIO. Ich organizacje współfinansowano z programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia oraz programu innowacji społecznych. Kilkadziesiąt firm działających na terenach przygranicznych Polski, Czech i Niemiec przygotowało oferty pracy dla mieszkańców tego trójkąta. W szkolnej hali sportowej pierwszego ogólniaka, gdzie rozstawione były stoiska pracodawców, widać było duże zainteresowanie tymi ofertami wśród ludzi poszukujących pracy. Bariera językowa nie była tu problemem, ponieważ dla pracodawców poszukujących pracowników znajomość języka obcego nie zawsze była konieczna. Zaprezentowane oferty pracy dotyczyły szerokiego przekroju zawodowego i poziomu wykształcenia. Prace mogli znaleźć malarze, ślusarze i kelnerzy, ale też spawacze, tokarze czy mechatronicy. Były oferty biurowe dla pracowników personalnych i programistów, ale też dla sprzedawców czy rzeźników. Nie zabrakło również ofert dla pielęgniarek czy opiekunów medycznych i dla pracowników budowlanych. Zarobki, które proponowano przyszłym pracownikom, były również mocno rozpięte, adekwatnie do konkretnych profesji i stanowisk pracy. Najniższe plasowały się w granicach 1500 zł, a najwyższe nawet 3000 zł netto. Targi transgraniczne odbyły się po raz dwudziesty, bo od lat przynoszą konkretne efekty i dla pracodawców, którzy znajdują w ich trakcie pracowników, i dla poszukujących pracy, którzy mają do czynienia w jednym miejscu z bardzo szerokim zakresem ofert. O tegorocznych targach mówi już sama frekwencja i po stronie pracodawców, i poszukujących pracy.